Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 40 Years of WrestleMania. Przed nami pora na kolejny pojedynek. Dzisiaj będziemy mieli walkę Kurt Angle kontra Shawn Michaels w WrestleMania 21. W poprzednim odcinku mieliśmy też Kurta Angle w akcji, tym razem o pas WWE Championship z Eddiem Guerrero. Tam Eddie dał radę oczywiście obronić swój pas, a dzisiaj mamy walkę nie o pas Shawn Michaels kontra Kurt Angle. Tak jak też już wspominałem w poprzednim odcinku, nie jest to jakaś walka, którą zbytnio pamiętam. Nawet nie wiem, kim będę sterował w tej walce, nawet nie wiem, kto wygra tą walkę, bo tak już właśnie mówiłem. Nie jest to jedna z tych walk, którą naprawdę miałem jako jakąś bardzo pamiętną walkę, tak szczerze, więc jestem też ciekawy tego wideo, jakie tutaj zobaczymy, gdzie nam troszeczkę jakby będzie to opowiedziane, jak do tej walki doszło, bo nawet w sumie właśnie nie wiem, jak do tej walki tutaj doszło, więc jestem dość tego ciekawy, no i będziemy mogli przechodzić do tego. Pora dowiedzieć się właśnie wszystko odnośnie tego pojedynku. WrestleMania is just, you know, it's the most popular sporting event of all time. It's the most important event for any pro wrestler, and when you get there and you're able to perform there, it's a true honor. I consider Shawn Michaels the greatest overall entertainer in the history of the business. Shawn is the type of individual that puts on five-star matches show after show after show. And if you don't have that five-star match with Shawn, then there's something wrong with you. You know you're gonna have to up your game, and you have to be at your very best. Once we locked horns at WrestleMania, the chemistry was there. I just thought that Shawn and I might have had possibly the greatest match of all time. A true honor. Thank you to Kurt Angle for sharing his thoughts about his sublime encounter with Shawn Michaels at WrestleMania 21. With that, it's time for you to show that you've got the intensity, integrity, and intelligence to defeat Shawn Michaels under the brightest lights in sports entertainment. You know Mr. WrestleMania will be looking for every opportunity to stop you in your tracks with a little sweet chin music if you get too reckless. Dobra, czyli tutaj wiem na pewno, że będę musiał sterować też Kurtem Anglem. Czyli zaczęła się tam naprawdę historia na Royal Rumble 2005, gdzie to Shawn Michaels wyeliminował Kurta Angla. On był wściekły, wrócił, wyeliminował Shawna Michaelsa, też go tam potem zaatakował. Też ogólnie mówił, że w 96, jak wygrał złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich, to że wtedy właśnie i tak ludzie mówili o Shawnie Michaelsie, nie o nim.
ogólnie, jakby może powiedzieć, ma tą obsesję troszeczkę na tle Shawn Michaelsa. Mnie właśnie, ukrywam, że dziwi troszeczkę, aby dobór też często od 2K tych pojedynków. Na przykład według mnie na tej WrestleMania dużo ciekawiej byłoby zobaczyć walkę, jakby trzeba było zagrać, dużo ciekawiej byłoby zobaczyć tę walkę Randy Orton Undertaker, gdzie to oryginalnie, z tego to właśnie słyszałem i oglądałem, to Randy miał wygrać i to on miał jakby przerwać tą serię, ale on sam podobno odmówił, z tego co właśnie czytałem. I właśnie, no ale tak, ta walka, czy pierwsze zwycięstwo pasa World Heavyweight w karierze Batisty, czy pierwsze zwycięstwo pasa Undisputed chyba JBL-em wykonane Ciny, naprawdę według mnie były ciekawsze pojedynki do rozegrania, ale ostatecznie mamy Kurt Angle, Shawn Michaels, nie będę oczywiście narzekał, bo to też będzie świetna walka dwóch absolutnie fenomenalnych zawodników, ale po prostu, to jest jedna rzecz, a tak już rzeczywiście mówiłem, druga rzecz, która mnie zdziwiła w ogóle o tym, to, że nie ma tutaj 40 pojedynków, ja naprawdę byłem w 100% pewny od początku, że zobaczymy w WrestleManie pojedynek, jakiś WrestleManie na każdym show, ale niestety widocznie nie było to możliwe w wykonaniu 2K. No i co, więc ta walka na WrestleMania 21 przed nami. Kurt Angle i Shawn Michaels, możemy przechodzić do tego pojedynku. I zaczynam. Shawn Michaels kontra Kurt Angle, a więc zaatakujmy tutaj od początku. Grab combo mamy między innymi do zrobienia, kontra. Teraz mocny bokiec, który prosto w szczękę tutaj Shawna Michaelsa i grab combo. Udało się, tak, German suplex na sam koniec, to będzie jeden suplex, to nie będzie jeden German suplex. To będzie suplex City, można powiedzieć, tak bardziej znany nam teraz. I trzeci German zrobiony tutaj. German suplex teraz. Myślałem, że to potencjał może będzie pierwsza jakaś scenka albo coś takiego. Świetny German suplex w wykonaniu tutaj Kurta Angle'a. Przykłady narożnika. Monkey flip wykonanie Kurta Angle'a. Rebound atak, dobra, czyli na przykład zróbmy Irish Whip'a. I mamy świetny kitchen sink zrobiony. Reversal break his next attempt at offense. Dobra, najpierw go zaatakujmy. On będzie chyba stunned, czy nie? Nie będzie tak stunned. Teraz też nie będzie. A niestety nie dam rady. To był ten moment, w którym mogłem go skontrować, a nie udało się. Znowu early niestety. Znowu ten sam splash w jego wykonaniu. Dobra, mamy kontrę teraz. Chyba, żebym wrócił do ringu, więc poczekam sobie na niego. Klaus niestety tutaj daje mu najlepszy pomysł. Irish Whip. My go tutaj łapiemy i belly to belly overhead. Wykonałem Kurta. Get Shawn out of the ring in front of the announce table. Czyli teraz będzie pora. Teraz będzie pora tutaj na tego właśnie, na jakąś kascenkę pierwszą. Mam wrażenie, że może mam jakieś przeniki pamięci, ale zobaczę. Czasem tu się coś wydarzy, o czym myślę, czy nie, ale na razie go złapmy tutaj. Zresztą go zaatakujmy ogólnie. Na razie się tutaj nie wydarzyło. Właśnie myślałem, czy czasem tutaj Shawn Michaels nie zrobi takiego moonsaultu na stół komentatorski, ale nie, może jednak mi się mylą lata. Tutaj Angle Slam, Olympic Slam i uderza plecami w ring post, te plecy, które właśnie, przez które musiał na kilka lat wypaść z akcji Shawn Michaels, to też była dość poważna kontuzja. Też nie wiadomo, jakby się potoczyła jego kariera, gdyby nie ta kontuzja oczywiście. Torso, czyli mam mieć po prostu yellow, a nie, to ma w sumie. Look to take his air away and work his torso over. Aha, dobra, czyli mam to complete, tam pisze w sumie. Mamy zrobić aż 5 belly to belly, już 4 razy w sumie jeszcze. 4 razy już mamy zrobić tutaj belly to belly suplex. No dobra, więc myślę, że lepiej brać się do roboty, nie na co tracić czasu. I ponownie belly to belly suplex w wykonaniu Kurta Angle'a. To jest oczywiście ten właśnie, ten można powiedzieć, zapaśniczy background, który ma Kurt Angle. Właśnie były zwycięzca na Igrzyskach Olimpijskich. To jest też dalej dla mnie niesamowite i myślę, że troszkę jest to, nie, według mnie niedoceniane. Naprawdę to jest niesamowite. Wygrać jakikolwiek jakby medal na Igrzyskach Olimpijskich, nieważne w jakiej dziedzinie, to jest naprawdę świetne. A
zapasy, czy tam wrestling ogólnie, to tam naprawdę, no to nie jest jakby taka dziedzina prosta na pewno do wygrania. Wiadomo, że wielu niesamowitych zapaśników na całym świecie jest. To są, jakby, wydaje mi się, że, tak jak właśnie mówiłem, każdy, jakikolwiek medal na igrzyskach wygrany, to jest ogromne osiągnięcie, na pewno musi być, ale są też, wydaje mi się, właśnie sporty cięższe i mniej cięższe w grach, jakby gdzie są konkurencje większe i mniejsze. I mam wrażenie właśnie, że tu jest na przykład duża konkurencja, bo zapaśników jest z każdego kraju właśnie wielu świetnych. Mam teraz zrobić combo i skończyć to, czy krótko mówiąc tutaj musimy zrobić heavy combo, a Shona nas kontruje. Ja tutaj też kontruję Shona. Możemy mu zrobić signaturę, a z drugiej strony właśnie nie chcę jej użyć tej signatury. Prawa przypięcia, ale nie tak łatwo, nie tak łatwo Shon. Nie chcę właśnie z jednej strony użyć signatury, z drugiej jakbym miał sygnaturę zrobioną, on mógłby być stand i to było, mogło być łatwiejsze, żeby wygrać z nim potencjalnie, więc nie wiem, elbow drop teraz w jego wykonaniu. Muszę jakoś złapać tą kontrę. Kolejna, ja jestem bardziej tutaj, byłem przygotowany nie na trójkąt, a na kółko bardziej, że na przykład mogę kliknąć. Instant recovery by się przydało. A i teraz, a dobra, Iron Joe teraz może się to przydać, ale naprawdę potrzebuję wstać, potrzebuję po prostu wstać, bo za dużo tutaj mi robi tych uszkodzeń bez odpowiedzi. W końcu i jeszcze trafiałem go tutaj, dobra, w końcu, prawda, bo za dużo tutaj właśnie mnie atakował bez żadnej odpowiedzi. Od razu kontra. My teraz kontrujemy. I kontra ponownie. Ponownie kontra, ale zapomniałem przez chwilę, co miałem robić właśnie, jakby on stanął tak szybko wstał, że nawet nie wiedziałem, co tutaj dokładnie mam robić. Miałem robić combo dalej, no dobra, więc no teraz już chyba się uda, jest w końcu combo zrobione perfekcyjnie. Dobra. Northwest, szas, czyli Northwest to będzie, nie w tam właśnie, gdzie chciałem, to będzie, no to będzie tutaj, to będzie tutaj. Tylko, że on mnie kontruje. Ja go kontruję, dobra. Czyli tutaj mam to zrobić, tak. A więc próba belly to belly z samej góry, Shawn kontruje, elbow drop próbuje robić, też nie trafia. No i ostatecznie kończy się tutaj, że wyrzucił Kurta Angle'a Shawn poza ring i jeszcze tutaj zrobił splash, czy tam ogólnie dive z samej góry. Dobra, kontra i pięknie. Ankle lock. Aj, kontra niestety, czy tam bardziej nie kontra, a pozum atak. Kontra. In front of opponent with... Dobra, czyli no... Muszę po prostu kliknąć i muszę przytrzymywać, zakładam. I będzie, będzie ankle lock. Nie skontruję, nie skontruję. Ankle lock na Shonie Michaelsie. Czy Michael się podda? W ogóle się nie podda chyba. Może sam z tego wyjdę, nie mogę z tego wyjść sam. To troszeczkę powalczę z nim, żeby zadać mu jakiekolwiek uszkodzenia. Pięknie. Exploder suplex. Tutaj fajna tutaj sekwencja, która ostatecznie się skończyła Angle Slamem i Angle prawie wygrał. If him another Angle Slam, dobra. Czy to jest jakaś signatura, to jest naprawdę ciekawe, że to jest jakaś signatura, niestety tutaj we mnie wlatuje, a to jest combo. Myślałem, że to nie jest, myślałem, że to nie jest comeback move. To combo, to właśnie myślałem, że to nie jest comeback move. Pozma, tak? To myślę, że się teraz właśnie przyda. While he's down, head up and top, hit him with your move, dobra. Czyli teraz na przykład, może wpadnie tego moonsaulta zrobić. Moonsault w wykonaniu Kurta Angle'a i trafiamy, piękny moonsault. Teraz tylko zdobyć signaturę i będziemy próbować robić Angle Slam'a.
I teraz mamy sygnaturę, ale czy Sean skontruje? I Sean nie kontruje. Angle Slam zrobiony. On jest stunned. Teraz musimy wstać. Grab his head and tak face down the mat. Dobra. A to ma najpierw grab i teraz na przykład. To powinien chyba zaliczyć, bo o to chyba chodziło. Face down, tak? Chyba teraz. Tak, tak, o to chodziło. Znikąd usłyszałem, że Shawn Michaels switchy music, ale nie wystarczyło to, żeby ostatecznie wygrać, a ja będę miał dość duże problemy, bo on mi tutaj zrobi sygnaturę, którą nie mogę skontrować. On by tego nie przypinał, a oczywiście będzie przypinał. Pięknie, udało się, nie musiałem użyć rezydencji, jak dobrze. Tylko teraz jako switchy music, muszę uważać. Monkey flip tutaj. I na ankle lock, in the ring and try, dobra, czyli and try to bring home the victory. No to nie wiem, czy mogę to wygrać, czy nie mogę tego wygrać, ale spróbujmy na pewno zrobić i... Dobra, nie mogę na razie wygrać chyba. Będzie pewnie jakaś scenka. A więc właśnie jakby tutaj widzieliśmy, Kurt Angle zmusił Shawna Michaelsa do odklepania. Często właśnie jak ankle locka trzyma Kurt Angle tak, że właśnie jakby można powiedzieć nie leży on na ziemi, tylko stoi Kurt Angle, to jeszcze da się z tego wyjść, ale jak już może powiedzieć, że zapnie bardziej, przyciśnie tą kostkę, jakby się położy też na ziemię, to wtedy to już praktycznie jest nie do wyjścia. Jedyną opcją jest albo czekać aż zemdlesz z bólu, albo odklepać samemu, naprawdę najczęściej takiej decyzji Shawn Michaels mądrze postanowił, że odklepie, żeby nie uszkodzić potencjalnie tej kostki na tyle bardzo, żeby czasem nie skończyć tak, że musiałby zakończyć karierę, więc Kurt Angle wygrywa tutaj ten pojedynek, a następna WrestleMania to chyba właśnie widziałem, że będzie ponownie też Shawn Michaels i to będzie, tak, to będzie WrestleMania 25, a więc to nie będzie jeszcze Career versus Streak. To jeszcze nie będzie ten moment, bo to było rok później. Tutaj Shawn Michaels przegra oczywiście i za rok właśnie będzie ten. I widzę potem, że mamy Lesnara 2014 rok, a więc coraz bliżej. No wydaje mi się, że kilka dosłownie odcinków zostało. Jak tu już mamy 2009 na następnym odcinku, potem 14, to dużo tych pojedynków nie zostało. Dużo tych pojedynków ogólnie nie zostało. Ten pojedynek to już jest pojedynek. Te właśnie pojedynki już na 100% każdy będę pamiętał. Bo tak już wiem, 2012 to jest rok, w którym ja zacząłem oglądać tak na bieżąco. Więc już oczywiście to są takie naprawdę bliskie lata, więc to już są rzeczy, które dobrze pamiętam. Ta walka, która będzie, no, Shawn Michaels and Undertaker mieli absolutnie fenomenalne pojedynki. Ciężko mi wybrać, który był lepszy. Wydaje mi się, że ze względu na to, jak dużą wagę miał, to ten drugi był lepszy, z tego względu, jaką miał wagę, choć z drugiej strony ta walka była po prostu też fenomenalna, więc ciężko wybrać, ale tą walkę będziemy mieli w następnym odcinku. Teraz już będę powoli kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!